Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Przedstawiam Państwu naszego gościa. Jest nim dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gorczyca. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No i składam życzenia wszystkim paniom. Ach, jasne. Oczywiście. Dziś Dzień Kobiet, także na pewno politycy bardzo chętnie będą wszystkim paniom i słuchaczkom składać życzenia. Tymczasem poseł Mariusz Błaszczak po wczorajszych zamieszkach pod Sejmem mówi tak. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko. Co pan na to, panie pośle? No to jest niewiarygodne, no ale tak się nieraz zachowuje opozycja. Mnie to specjalnie nie dziwi. Jak są takie wydarzenia, to trzeba je wykorzystać do tak zwanego maksa. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem na tym podczas tych wydarzeń, byłem z rolnikami. Dopóki byli sami rolnicy, wszystko przebiegało zgodnie z planowaną. No i co pan ma na myśli, dopóki byli sami rolnicy? Kto tam się później pojawił? To było okej. Okay. No, panie dyrektorze, mam to na myśli, że oczywiście, tak jak powiedział pan minister, doszli tak zwani wspomagacze, a więc ci, którzy mieli zupełnie inną rolę niż protestować w imieniu spraw rolniczych, tylko oni chcieli po prostu wprowadzić tak zwaną zadymę. To byli zwykli chuligani, prowokatorzy, często po alkoholu, którzy no, chcieli wywołać te burdy, aby jednak zwrócić uwagę na to, jaki to rząd jest niemrawy, nie działa, to przecież trzeba działać. No, stan rolnictwa zastaliśmy taki, jaki zastaliśmy. To za przyczyną pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, który przecież próbował Zielony Ład i nie wnosił tam żadnych zastrzeżeń. Okazało się, że jednak prawnik, nie rolnik, źle to ocenił. Dobrze, ale zanim przejdziemy jeszcze do przyczyn, panie pośle, to chciałbym, żebyśmy w ogóle o samym tym efekcie tego protestu porozmawiali. No bo jest trochę przerzucanie się odpowiedzialnością. Pan mówi o tym, że byli prowokatorzy po jednej stronie, a ci, którzy protestowali, mówią, że prowokatorzy byli po stronie na przykład policji. Dojdziecie do jakiegoś ładu i porozumienia w tym zakresie? Myślę, że tak, że sprawa jest wyjaśniana. Jest mnóstwo nagrań, wideo i po prostu będą one odtwarzane i trzeba to po prostu wyjaśnić. Podobno jest nagranie, w którym policjant coś bierze i rzuca to w kierunku protestującego tłumu. No podobno takimi nagraniami, ja zresztą widziałem, nie wiadomo co oczywiście ten policjant bierze, ale takimi nagraniami dysponują ci, którzy no właśnie chcą na ten temat dyskutować. To zostanie, panie redaktorze, oczywiście wyjaśnione. Natomiast ja powiem, jaka była atmosfera, ponieważ spotkałem się z rolnikami z naszego regionu. Mhm. Rozmawialiśmy na temat Zielonego Ładu, na temat tej sytuacji związanej, która jest w tej chwili w rolnictwie. I oni bardzo wyraźnie powiedzieli, że jeżeli cokolwiek się stanie, bo takie były tutaj przewidywania, widzieliśmy ruchy na ulicach Warszawy, grup, które się zachowywały po prostu no, tak trochę agresywnie, to my się od tego odcinamy. My tu przyjechaliśmy, aby załatwić sprawę, my chcemy tu w sposób pokojowy, tym bardziej, że to byłoby nie w naszym interesie, dlatego że nas popiera bardzo dużo Polaków, również i w miastach. Przecież blokujemy tyle dróg i naprawdę wszyscy cierpliwie to znoszą. I trzeba przyznać, że do tej pory wszystkie protesty miały charakter absolutnie pokojowy. W Olsztynie mieliśmy taki przypadek, oczywiście, gdzie że tak. Protestujący rolnicy zajęli sporą część alei marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzeba przyznać, że choć sterta słomy została podpalona, to ona nawet została ugaszona w odpowiednim momencie przez rolników. Tak to trzeba również zauważyć. Tak, tak, tak. Rolnicy są zainteresowani rozwiązaniem problemu i nic więcej. Oni sobie zdają sprawę. To przecież to są mądrzy ludzie, którzy wiedzą, że ta sytuacja jest bardziej złożona niż by się wydawało, że jest wojna w Ukrainie, że są to uwarunkowania unijne. Ale też mają rację, bo jeżeli się mówi na przykład o ograniczeniu czy o ugorowaniu, ale ograniczeniu środków chemicznych, tych, których my i tak mało ich używamy w stosunku do Zachodu, gdzie wielokrotnie więcej tych środków się używa. Jeszcze my mamy to ograniczać, no to oczywiście nie będziemy zupełnie konkurencyjni. Czyli wypadamy praktycznie z tego rynku europejskiego. No to w takim razie, panie pośle, to jest pytanie do was, do tych, którzy prawo tworzą i współtworzą. Czy będziecie mieli możliwość wpływu na Komisję Europejską, żeby odejść od założeń Zielonego Ładu w Polsce? To w pańskiej ocenie jest w ogóle możliwe? Rolnicy dokładnie z takim postulatem idą na protesty. Odejdźmy, odrzućmy Zielony Ład.
Tak, jest to możliwe. Oczywiście rolnicy chcą tego no, zielonego ładu, ale po polsku, czyli tak, jak sobie wyobrażają sami. Oni też nie uchylają się od tego, że rzeczywiście ten zielony ład ma jakiś sens. Natomiast rozwiążemy ten problem, bo go musimy rozwiązać. Już jutro pan premier zaproponuje pewne rozwiązania, które mam nadzieję zostaną zaakceptowane przez rolników. Jeżeli nie, będziemy po prostu do skutku, do końcowego rozwiązania próbowali ten problem rozwiązać. Są rozmowy, tak jak pan redaktor słyszy, ale i również rolnicy też w Brukseli, ponieważ jest to rzeczywiście to trochę na wyższym szczeblu też ta sprawa musi być rozwiązana i idzie to w dobrym kierunku. Tak twierdzi nasz gość Stanisław Gorczyca, poseł Koalicji Obywatelskiej, z którym to rozmawiamy o sprawach rolniczych, ale nie tylko. Chciałbym, żebyśmy dotknęli również tematu zbliżających się wyborów samorządowych, których to pierwsza tura już 7 dnia kwietnia, za niecały miesiąc. Potem druga tura 21 dnia kwietnia. Myślę sobie, panie pośle, że głównym zadaniem przed kolejną kadencją samorządowców będzie wykorzystanie środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Spójności. Czasu bardzo mało, prawda? Tak, panie redaktorze, czasu jest bardzo mało i myślę, że te wybory również powinny być pod takim kątem wykorzystania tych środków unijnych, a więc pewna sprawność samorządów musi być tutaj najważniejsza. Trzeba powiedzieć, że są to ogromne środki, bo 44% całej puli środków europejskich trafi do samorządów naszych. To jest 60 miliardów środków z KPO, ale one będą wykorzystane bardziej centralnie. Natomiast z funduszy polityki spójności to jest 76 miliardów euro, ale suma tych środków to jest 600 miliardów złotych. To są przeogromne pieniądze. I teraz to pytanie, które pan redaktor zadał. Czy my jesteśmy w stanie je wykorzystać? I czy zdążymy w odpowiednim terminie je wykorzystać? Czy zdążymy? Oczywiście są zdania sceptyczne, ale my musimy zrobić wszystko, żeby jednak z nich skorzystać. Ja tylko powiem, jakie są pewne trudności. No, żeby dostać te środki, no to trzeba mieć już uchwalone tak zwane plany ogólne. Te plany ogólne zastępują dawne studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin. Zabiegamy o to, żeby jednak uprościć pewne procedury. Może się uda tak, żeby po prostu przyspieszyć te wszystkie działania. Ale trzeba powiedzieć, że my uchwalone te plany ogólne musimy mieć do 31 grudnia 2025 roku, a następny rok jest na rozliczenie, ale to jest bardzo mało czasu. Czy zdążymy? No wszystko będzie zależało od sprawności. Mam nadzieję, że wybierzemy bardzo dobrych włodarzy. No tutaj myślę, że powinniśmy wybrać przede wszystkim szefów tych jednostek samorządowych, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy będą sprawni. No tak, ale oni oczywiście bez rady sobie nie poradzą. Trudno jest rządzić bez większości w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu czy w Sejmiku Województwa. To jest oczywiste. Dokładnie. A w Sejmiku Województwa wręcz niemożliwe. Muszą mieć otoczenie, ale panie redaktorze, ja nie wierzę, że będą w gminach radni, którzy będą blokować pieniądze unijne, które miałyby być zainwestowane w poszczególnych gminach. Jest tak dużo potrzeb. Ja myślę, że mogą być inne problemy, bo przecież do każdej inwestycji samorządy będą musiały mieć środki na tak zwane udziały własne. Niestety w samorządach jest problem, ponieważ trudno zbilansować te budżety samorządowe. Już widzieliśmy na koniec roku 2023. I teraz czy samorządy sobie z tym poradzą? Czy my też jako rząd będziemy w stanie po prostu w jakiś sposób pomóc samorządom? Czy my uruchomimy środki, które samorządom się zawsze należały, a zostały odebrane w poprzednich kadencjach przez Prawo i Sprawiedliwość? Mam tutaj na myśli te wszystkie ulgi, które
zostały skierowane do. Ale sposób wydatkowania tych pieniędzy, które w tej chwili będą, będzie zależał już wyłącznie od nowych samorządowców i od ich relacji z nowym rządem. Relacja na linii rząd-samorząd ma szansę się poprawić, jeżeli uważacie, że ona była zła. Teraz już chyba nie ma co patrzeć w przeszłość, skoro jest nowa pula pieniędzy. Myślę, że tak, ale rzeczywiście te relacje z rządem samorządów są bardzo ważne. My to odbudujemy, ponieważ tak jak pewnie wszyscy zauważyliśmy, Prawo i Sprawiedliwość chciało centralizować wszystkie decyzje i jednak ten samorząd trochę tak chyba tej partii nie leży. No to zobaczymy w takim razie, panie pośle, czy za waszych rządów samorząd będzie samorządny i każda decyzja, nawet wójta, burmistrza czy prezydenta z Platformy Obywatelskiej, nie będzie musiała być konsultowana gdzieś na górze tak zwanej. No, mi zależy na tym, żeby jednak samorządy wiedziały i miały jakąś perspektywę działania, żeby wiedziały, na co mogą liczyć bez względu na politykę. I podejrzewam, że do takiego stanu po prostu to musimy doprowadzić. To nie może być tak, że jedna gmina dostanie jakiś czek, dostanie w świetle Jupiterów jakieś, powiedzmy, jakieś pieniądze na jakąś tam decyzję po prostu, którą chce zrealizować. To musi być bardziej przejrzyste, ale wszyscy muszą mieć takie same warunki. I tu stawiamy kropkę, panie pośle. Dobrze? Na pewno jeszcze w niedalekiej przyszłości będziemy rozmawiać, tematów mnóstwo, które będziemy mogli poruszyć. A jeżeli chodzi o dzisiejsze poranne pytania, to naszym gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gorczyca. Panie pośle, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia w tej zdalnej formule. Dziękuję bardzo. To w takim razie my kłaniamy się i mówimy tymczasem. Do widzenia, tymczasem. Dziękuję.